Krzysztof Ziemięć, po utracie posady w programie Wiadomości TVP, postanowił zająć się tworzeniem własnej produkcji internetowej. W pierwszej fazie próbował pokryć koszty z własnych środków, jednak wydaje się, że jego oszczędności dobiegły końca. Niedawno zwrócił się z ważnym apelem do swoich fanów, prosząc o wsparcie. Przez wiele lat Krzysztof Ziemięć był związany z Telewizją Polską, gdzie prowadził szereg programów, w tym Wiadomości oraz TeleExpress. Po 15 października stało się jasne, że jego czas w tej stacji dobiegł końca. Dziennikarz znalazł się w podobnej sytuacji co jego koledzy z branży, tacy jak Michał Adamczyk, Danuta Cholecka czy Edyta Lewandowska. Początkowo nie było jasne, jakie kroki podejmie w swojej karierze. Zaskoczenie wywołało zdjęcie, na którym Ziemięć remontuje mieszkanie, co wywołało duże poruszenie wśród obserwatorów. Sam Ziemięć początkowo zasugerował, że wyjechał do Irlandii w poszukiwaniu pracy, ale później przyznał, że to była jedynie niewinna żartobliwa uwaga. Niedługo po tym wyjaśnieniu ogłosił, że właściwie to rozpoczyna nowy projekt w sieci. Krzysztof Ziemięć uznał, że nadszedł odpowiedni moment, aby to ogłosić. Krzysztof Ziemięć, po swojej przygodzie w Telewizji Polskiej, rozpoczął nowy rozdział kariery tworząc program Otwarta Konserwa. Od czasu premiery na YouTube zgromadził 34 tysiące subskrybentów, co jest wynikiem przyzwoitym, lecz nie oszałamiającym. Prawdopodobnie z tego powodu rozpoczęto zbiórkę finansową. Ziemięć zaapelował do swoich fanów o wsparcie finansowe. Na platformie Patronite ustalono kilka sugerowanych kwot comiesięcznych wpłat od 10 do 200 zł. Wszystkie opcje zapewniają otrzymywanie cotygodniowego newslettera, a od 20 zł miesięcznie abonenci mają dostęp do prywatnej grupy na Discordzie. Wyższe kwoty umożliwiają dostęp do ekskluzywnych treści, sesji Q&A na Discordzie oraz podziękowań w napisach każdego odcinka. Ziemięć i jego zespół zapewnili, że zebrane fundusze zostaną przeznaczone na rozwój programu. Po zebraniu 10 tysięcy złotych planują zakup dodatkowego sprzętu, co pozwoli na częstsze nadawanie na żywo i zapraszanie większej liczby gości. Jeśli suma przekroczy 20 tysięcy złotych, zespół planuje wyjazdy po Polsce, aby odwiedzić różne zakątki kraju, spotkać się z widzami i dyskutować o ważnych kwestiach z lokalnej perspektywy, jak podkreślił Ziemięć.